różnica pomiędzy śląskim bajtlem a polskim dzieckiem. Witajcie po dłuższej przerwie. Chciałem dzisiaj nagrywać plener, ale tak sakramentko wieje, żebyście nic nie słyszeli, no wiatr. A więc jako to ta różnica jest. Ostatnio jak słyszał, taki z moich znajomych opowiadał, jak jego znajomy za bajtla pojechał na kolonie nad morze. No i to jak takie bajtle chcieli się zrobić ognisko, nazbierali tam jakieś takie połumane krawężniki, żeby się to obstawić, żeby się nic nie podpaliło. No i polum, nie? Przyłazi strażak i go doproszę to natychmiast zgasić. A ten śluzek mu go do, panie Feuerman, co szteruje taką małą brandera, przecież my to mamy sztrabowane bursztajnami, sam się nic nie powinno hajcnąć. A ten mu go do, do you speak English? No i potem jak już był dorosły ten jego kolega, ten śluzek, chciał się ożenić, nie? No i poszedł z tą żoną przyszłą zamówić ślub do Urzędu Stanu Cywilnego i ta pani się go tam pytał, pańska godność, a on padł, nie, my już są po obiedzie, my się nie chce jeść. Myślał, że dostanie tam co pozrzeć, a taki żarłok, że masakra. Za bajtla też był ponoć taki, jako taki osesek, to już był fezruby. U niego cztery bociany ponoć przywlekły. Trzy po drodze Cezar i jeden go już nie umiał utrzymać, go sam opuścił na Śląsku, tak pierun wykał, by się wylądował. Kaś w Polsce na pewno. No, także dzisiaj jest 31 grudnia, życzę wam wszystkiego dobrego w tym nowym, przyszłym roku. Ja tam na Sylwestra nikaj nie idę, bo wam powiem, ja się potem te... by się to potem wszystko wydłużo. Ostatnio zech był, przyszedł zech do domu, a tu już trzech króli. Także nikaj nie idę. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo i do następnego, cześć.